Zagrajmy z Gimperem, witam bardzo serdecznie, Kingdom Come Deliverance. Witam także wszystkich obecnych na Twitchu, razem z nami. Jesteśmy tu, gdzie być powinniśmy i to bez pogoni nad głową. I to jest bardzo dobra informacja, a za to z ukradzionymi rzeczami, których potrzebuję. Dziennik, znaczy czy potrzebuję. Pochowaj ukochanych Skalizy, porozmawiaj z panem Bożkiem, opcjonalne, zdobądź konia. Bożek, wracaj tu. O Bożek, 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 Bożenko. Bóg z wami. Dlaczego Zygmunt najechał Skalicę? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he's sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. What happened in Gutenberg? Gutenberg? Well, I'm just a simple soldier. But the good lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish, those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed. But it was the Gutenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslas's cousin, Jobs. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Gutenberg? Why do you think? Because it's a fertile place with full granaries that could feed Sigismund's troops? That's not it. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Gutenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Gutenberg silver is king. So Gutenberg sided with Wenceslas because he favored it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Gutenberg began to raise an army against him. So with the attack on Gutenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Where did these Cumans come from, anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Sir Robart, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. No, on nie wiadomo ile ma. Siłą na pewno nie ma co. Sir Robart, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down and maybe your lord will... To akurat bez znaczenia, ktoś napisał. Good luck to you. No dobra. Co mamy do roboty jeszcze? Znaczy to i tak pójdę, nie? Wydostań się z zamku. Tak zrobię swoje, typiarzu. Dobra, bo mnie znowu do więzienia wsadzą, tak się skończy. O czym mogę porozmawiać z wieśniaczką? Can you tell me who I can buy something from or sell to? Everyone fled here with only what they could carry. But I reckon Vatava, the pond keeper, would I saw him by the grant. Kręcił się przez pichlerzach, spoko. Dało mi go na mapę, super. Do
Okradnij cały zamek Yellow. Ja uważam, że to bardzo dobry pomysł. Tutaj sobie gadają coś. Sobie gadajcie. Siema, panie Dziwisz. Przy spichlerzu się kręci koleś, który sprzedaje, tak? Wotawa. Beerosie mi rzekł wreszcie do swych braci, nigdy więcej nie postanie wasza noga na mojej ziemi, albowiem jest ona święta i pozostanie taką na wieki. Ale człowiek i bestia nie zaprzestali wojny na ziemi dla nosa 5 złotych. Tak było, dziękuję za donate, mordeczko. Mapa skarbów. Pochodnia, bimber, tanie wino, wytryk, zbawienny sznaps. Nie ma nic ciekawego w sumie, co mógłbym kupić od ciebie. Sprzedawać kradzionych rzeczy nie chcę, ale dobre rzeczy, cenowo. No ale nie mogę posprzedawać, niestety. No nic, to olać na razie, umyjemy się. I poszukajmy... O, arena, mogę się pobić? Hej! What the hell? Chce ktoś się lać ze mną? Hop, hop. Może z tobą mogę poćwiczyć? Nie mogę. Dobra, wy się nie chcecie bić ze mną, spoko. Nie będę miecza wyjmował, schowam, żeby ich nie niepokoić. Dobra, muszę jakieś koniki ogarnąć. Tutaj je widziałem. Tak jest. Stajenny. What the hell? Dosiądź konia i ukradnij. Mogę sprawdzić. Mój koń, nie mam inny koń. Tempo 30, ładowność 228, odwaga 11. A na tego mogę po prostu wsiąść, nie muszę go kraść. Spoko. Ten też jest dobry. Ten też jest dobry. Mogę tu zasejwować? Jeden sznaps, dobra, ale mam sejwa. Dobra. I teraz tak, zobaczymy, co się wydarzy, jak wezmę tego kozaka. Nara! Przepraszam! O nie, zacięł się koń! Nara, ty piarzesz! O fuck! No to zesrałem się. Dobra. Ale zrobiłem save'a na szczęście. Trochę się zesrałem, ale zaraz to naprawimy. Prawie dobrze poszło. Gdyby nie ta cholerna brama, to wszystko by się udało. Alkohol zaczyna działać stopniowo. Podwyższy poziom twojej retoryki, witalności, charyzmy oraz siły, ale jeśli przesadzisz, następstwa nie będą najprzyjemniejsze. Okej. Okay. Strażnik Radzim. That business with Sigismund turned out well in the end, didn't it? Aye, that was a good start. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. Wiem, że na pewno mógłbym go przekupić. No, spróbujmy tym. Not any longer. I have vital information for Sir Radzik from Sir Divish's spies. The fate of the Scalet's people depends on it. Sir Robard ordered me to leave immediately, so let me out quickly. A likely story. Better clear off. God damn it. My temper. Let me out, I say. Don't you know who I am? Someone is about to lose his teeth if he doesn't get lost. God damn it, no. My mother and father were left in Scalet. Będę brał wszystkiego po kolei. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't.
You'll have to persuade some robot or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. All right, I'll see what I can do. I need to get up. You hear again? Is there someone here who trades in goods? Hungry, are you? For anything else, you can see a fellow, but he can get you. Dobra. To co ja mam przekminić? Tam była opcja dialogowa, której nie kliknąłem i żałuję, żeby zapytać, co masz na myśli. Dobra, zobaczmy, czy gdzieś mogę wyskoczyć po prostu. Na pyrkę i tyle. Pogadam jeszcze z tobą. My respects to you. Nie mogę, nie mam nic nowego. Tutaj jest mostek. Tutaj zaskoczyłem poprzednio. W sumie jakby się uprzeć. Good day to you. No. To jest myśl. Okej, okay, i koniec tutaj. W sumie spoko. Spróbujmy więc. To jest taki chyba niekradziony, nie? Wystarczy. Nie spieszymy się. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Elo. XD. W dupie z wami, typiarze. Do Skalicy musimy pojechać. Mogę kliknąć tak? Chcesz się szybko udać? Tak. Nie mogę odbyć teraz szybkiej podróży. No dobra. Co tu jest za czerwony wykrzyknik? Zleceniodawca jakiś. Jestem teraz na drodze tu. Muszę w prawo pojechać. Idziemy tam? Siema, siema. Dobrze jadę? Co jest? Co mam cię? Jesus, you gave me the run around. Let me go, for Christ's sake. I have to bury my parents. You're going nowhere. Co za rozmowa? Jechałem na koniu. I ty nagle stoi. Na syn, jak to powiedział świętej pamięci Jan Paweł II, kto przynajmniej raz nie uderzy kobiety, ten nie może nazywać się mężczyzną 5 złotych. No, dziękuję za donata. Kurwa! Fuck, my ankle. Nie przez mostek, tylko po dróżce. O, co? Co jest z koniu? Doskonały aktor. Tam jest jakiś zleceniodawca. Dobra, olać na razie. Pojedźmy załatwić, co trzeba. Kurwa! Dobra. Podjedziemy sobie teraz do... A teraz już mogę szybka podróż? God damn it, a kiedy będę mógł szybką podróż zrobić? Czekam na informację. Obóz. Ciekawe, czy coś mogę sobie ogarnąć. Witam, witam. Ruprecht, nie mogę z tobą pogadać. Z tobą też nie. Co to za cutscenka? A to, że niby wracam do domu, tak?
They've already caught. Na synie aborcja z jednej strony spoko, bo zabija się dzieci. O Jezus. Z drugiej strony to też dawanie kobiecie wyboru. Andrzej Duda 5 zł. Ja również widziałem tego mema. Dziękuję za donate'a. Co to mnie przeteleportowało? Jesus. God damn it. To nie jest skalica, to jest równa. O! Zgarniamy, no proste. Ograbiam wszystkich. Jedzenie. A to było trochę zepsute, mogłem nie brać. Witam, witam. To takie podpsute trochę. O, chlebek bardzo dobry. O, tutaj precelek przepyszny. Tutaj nic nie ma. O, tutaj same dobre rzeczy. Ale super rzeczy. Grosze, jeden grosz. Pięknie, pięknie. No, zaraz znajdę moich rodziców, jestem przekonany. Suszone grzyby, aż trzy. Fantastycznie. Znowu suszone grzyby, ale ja to mam szczęście. Kurde, to się spalili, nic z nich nie wyjmiemy. Tutaj nic. W tę stronę jeszcze jakieś typiarze leżą. Chlebek, super. Jakaś tam marcheweczka. O, bandaż, super, na pewno się przyda. To by się już nie przyda, widzisz? Suszone owocki, super, no przepyszna sprawa. Suszone grzyby, znowu jakieś, kurde. Precelek kolejny. Przepyszny precelek. Ty już go nie zjesz. Koniec trupów. O, przepełniony jestem. Muszę coś wyrzucić. Co najwięcej waży? Młot i siekiera. Buty, ale one są drogie bardzo. Kaptur. Czepiec, nogawice. Czepiec mógłbyś założyć w sumie, bo on nie jest kradziony. Mogę? Tak. Kapelusz, to załóż też, będę mieć. Beżowy kaptur zamiast czerwonego mogę założyć, spoko. Niebieski też jest. Stare buty. Dobra, te rzeczy to już to to. Dobra, co tam mogę wyrzucić, co za dużo waży? O, przepraszam. O Jezus. 39 jabłek, tutaj 3 jabłka. Nie, no bo jestem przeciążony, miecza nie wyrzucę, tych rzeczy nie wyrzucę. Nabrałem, kurczę, tych rzeczy. Na czerwony kaptur mogę wyrzucić. Pochodnia nie. Nogawice jedne, no ale to trochę kosztują, to stare buty mogę wyrzucić. Pieczona kaczka może nie. Kapeluszek jeden mogę wyrzucić. No jeszcze trochę tylko brakuje. Wyrzucę jeden ser. Świetnie, jesteśmy na okej. Dobra, szukamy rodziców. No ja zakładam, że będą w skalicy. Właśnie. A nie tutaj.
Gdzie tam konik? Hop, hop, koniku. To nie mój. No nie mówcie, że na piechotę mam iść. Halo. Dobra, szybka podróż. Nie mogę? Dlaczego nie mogę? Przecież miałem konia, ukradłem specjalnie. O, god damn it. Nie mogę odbyć szybkiej podróży, świetnie. Dobra, idziemy na piechotę. A, to spoko, będzie dużo zwłok po drodze. Co jest z tobą? XD. Co ja tam mógłbym wziąć? Ta kamizelka może być spoko. I ta przeszywanica. A, to jej nie mogę założyć chyba z jakiegoś powodu, nie? Jakość 15. Aha, ona jest zepsuta prawie, nie można jej właśnie już ten. Ale to wziąłem znowu rzeczy, przez które jakby będę przeciążony. No to musiałbym wyrzucić coś innego. Nie wiem, wolę z 10 tych jabłek. Spoko. Damskie trzewiki. No tak samo. Elo. Dobra. A mogę zjeść po prostu? Nie mogę. Co się tam trąbią, typiarze? Co jest z wami? Na hełm nic nie ma. Dobra, zróbmy tak. Zbroja. Czepiec. To jest założone, super. O to chodzi. To mogę wyrzucić. Konia nie ma, ale X jest wyrzuć, a nie ten. No dobra, odsrać to. To jest kradzione, do kradzionych nie zakładam. Kamizelka to jest nowa rzecz, którą założę. Pomimo, że ma 50%, to będzie ok. Tunika jest ok, to mam założone. Tu mam założoną tunikę. Nogawice mają więcej pancerza, czy te? Nie, mają tyle samo, dobra. Jedzenie tutaj mam, spoko, spoko. Mogę coś zjeść sobie. Co się tam psuje najszybciej? To. To. Bułki. Dobra. I elo. Mapka i lecimy dalej do wioski. Chociaż tu mogę coś pokraść, nie? Bo tu jest... Wszyscy są wymordowani chyba. Sen i zapis. Mógłbym też zrobić. Nie mogę, o fuck. Na syn, jeśli nie bijesz swojej kobiety, to nie bij. Ale nie nazywaj się już Polakiem. Bo jak się kobiety nie bije, to jej wątroba gnije. Bo jak to powiedział świętej pamięci Adolf H. Sumienie to żydowskie mordo! Na razy 5 złotych. Dziękuję za donate, ale... Ach. Będę miał problemy przez ciebie. Powiem ci tak, no. Co mam ci powiedzieć? Potem będzie. Gimper się uśmiechnął, czytając takie słowa. Powinien być oburzony. Jakoś się mógł uśmiechnąć, przecież na pewno ktoś tak myśli na poważnie, że kobietę trzeba bić. Jak on się mógł uśmiechnąć, na pewno tak samo wie. Z żabki? Ja też myślałem nad takimi słodyczami, żeby być grubaskiem. Jutro jest dzień diety. A dzisiaj jeszcze nie. To weź mi tak. Nie, nie będzie długa. Zjadłbym sobie mleczną kanapkę. Zjadłbym sobie... Co tam jeszcze dobrego można jeść?
Jakieś WW? No jest, jest, jest w żabce. Jakieś chipsiorki możesz wziąć? Chipsy. Coś tam jeszcze na czacie. Co można jeszcze kupić do jedzenia takiego dobrego? Kepsa, ale kepsa w żabce nie będzie. Dobra, mleczna kanapka, chipsy, WW i styknie. Piwo, nie, piwa nie chcę, bo zamula. Hot doga z żabki, prawda, można zjeść. Nie, nie chcę hot doga. Wodę z lodowca, co to WW? Batonik taki, nie wiedzieliście, że jest taki batonik jak WW czat? Mandarz, grosze. I tyle starczy, dziękuję słoneczko. Nie zbieraj nic po drodze, idź rób zadanie. Co? Co nie zbieraj nic po drodze? Proste, że zbieramy. O ty gnoju, co jest? XD. Co to masz dobrego? Płytowe na łokietniki. Skórzona kamizelka to już mam. Buty szlachcica. Rękawice dobre. Pięknie. I coś muszę wyrzucić. Coś, co jest ciężkie. Czego mam dużo? Te jabłka mi tu ważą, ale tyle mi, po co mi to tyle tego. Nie wiem ile, z połowy ich wywalę. Bo to miejsce zajmuje tylko. Sznapsa to nie wyrzucę. I co waży jeszcze najwięcej? Ten młot i siekiera, nie wiem czy to mi się przyda na coś. Chyba nie. Na syni szanowna widownio, zagrajmy z Wimperem. Rzeczy pisane tutaj w donatach są satyrą i nie należy ich powtarzać w świecie realnym. Ale dobry mów nie jest zły. 5 zł. Dziękuję, dziękuję. Panie reporterze, z uwagi. Proszę, proszę się tego posłuchać, jeżeli pan tutaj teraz jest. Pozdrawiam. Tomasz D. Rękawice łowcy sobie założymy, to już mam. Płytowe na łokietniki, no proste. Buty łowieckie to są kradzione, to nie. Buty szlachcica sobie założę. To jest dla coś tam dla zamożnych. I nogawice, super, elegancko. Tutaj to już mam, jedzenie. Spoko. Idziemy dalej. Schowamy miecz. Dobra. Pewnie obobrany krwią trochę jestem, no ale nic to. Idziemy. Idziemy, Bilon, łazi. Gdzieś tam łazi. Sia, biloniarz. Co tu porabiasz? Typiarzu. Co? Co jak łazisz? Dobra, zrzućmy okiem na mapę. Jestem przy bramie. Jeżeli się tędy nie dostanę, to muszę obejść mury dookoła. Tak, bo tu może być ciężko. No nic, przejdźmy dookoła i zobaczmy. Może gdzieś będzie jakaś wyrwa. Cokolwiek. No nie? Co tam, Bilons? Mama poszła? I ja cię kręcę, ale smutek. Tędy tu szukamy. Dobra. Szukamy wejścia. Gdzieś będzie. Tu jest druga brama. Chodź tu. Co ty robisz? Co ty robisz tu?
Buda! Co puta? Oh fuck. Uciąłem ci tę pałkę, pajacu. Cios miłosierdzia? XD! Odwar z napletka. Bierzemy. To jest połamane. Nic ciekawego, bandaż tylko. Trzy bandaże. Na syni jako od czasu do czasu rzuci się przypadkową matką o imieniu Małgorzata mieszkającej na urzędniczej, to nic złego. Przypadkowy Daniel jest mężczyzną. A i twoje dziecko, bilion jest owłosione po tobie 5 zł. Dokładnie tak było. Dziękuję za donate'a. Koleżka sobie śpi. Dobra, wjeżdżamy do wioski. Siema, siema. Bandaż. Grosze. Pięknie. Ale się tu wzbogacimy. Dobrze, że te wioski rozwalili. Jakby nie rozwalili wioski, no to byłoby tak, że no nie miałbym pieniędzy jak żyć w ogóle. O, miecz kolejny. A w porównaniu do tego 45 ataku, ten ma 43. Dobra, ale zawsze warto mieć, bo nie wiem jak tam się zużywasz czasem, no nie? Zjedzmy w sumie coś. A, strawy mam na maksa. Musimy tak zrobić, żeby być na styk. Chleb mogę wyrzucić. Dobra. Może ktoś tu będzie przechodził, to sobie zje. Dobra. Tu ktoś sobie wisi. Tu jakiś typiarz. Jeżeli chcę znaleźć rodziców moich, to mi się wydaje, że to było tutaj. Właśnie, przy bramie do zamku. Musimy tu na wprost iść. Ładnie to tu wygląda wszystko. Klimatyczna jest ta gierka, naprawdę. Są i rodzice. At least I can do that much for you. Ślicznie. Precelek. O, i grosze jakieś. Cześć, tato. Zaraz się tobą zajmę. A
Ciągu nie mogę zgarnąć z was, na sprzedaż by były. XD. No nic, precelka wziąłem. Powinien być achievement za ograbienie rodziców, nie? Ja uważam, że 100%. A gdzieś tutaj ma być łopata, okej. Dobra, pomyślmy. Czy nie oglądam meczu? Muszę znaleźć łopatę, żeby rodziców pochować. Pierścień Bianki i sznaps. Dawaj tam. Zostawię go sobie na pamiątkę, żeby sprzedać za dużo siana. Halo, Bilonix. Halo, halo. Gdzie ten piesek? Halo, piesku. Już po ciebie idę. Gdzieś tu. Tak? God damn it. Tutaj naokoło jakoś tak trzeba. Gdzieś to tutaj jest. Ten pies. Okej. No dobra, przekonajmy się. Get away, you mutt. Poczekaj, aż zginie, będą łupy. Get away, you beast. What's going on? Zbyszek. What in God's name? Zbyszek. What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's? Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. No broni swojego właściciela, no nawet jak jest martwy, co ty głąbie. Broni swojego właściciela. The poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing? What are you doing? Ja nie ograbiam wcale zmarłych. I asked what you're doing here. How about you give me an answer? If I want to converse, I'll go to the priest. Go away and leave me in peace. Do you know what happened to Teresa from the mill? When I fled, the humans wanted to... They meant to violate her. God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Her misfortune. Right now, I've got to take care of myself. How did you manage to get away? How do you think? I ran. You lend me that spade. I'll take it away. What's it worth? Zabiję cię, jak będziesz się tak ze mną handlował. I'll take the spade and you can have the sword. You can have it right up your ass. You think you can talk that way just because you've got a sword? Tak. Bullshit. I don't know much about sword fighting. Suits me. I'll knock your teeth in then. Ty pedale. Ty pajacu. Na mordę cię. Naprawdę? 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 Serio? Tak? Tak ma to wyglądać? W takim momencie? Naprawdę? Serio? Tak? Mm.
ZW. Zaraz jestem. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long, unsuccessful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to him. Nic mnie to nie obchodzi. Kontynuuj. Zobaczymy, gdzie mnie cofnie. God damn it! Nie, kochanie, dziękuję. O kurwa mać, serio? Ja pierdolę. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Cześć.